Cześć, tu Bork, Retrogralnia i Solik. Witamy serdecznie w dzisiejszej audycji, filmie, tak jest. W dzisiejszej kuchni pełnej Capcomu. Dzisiaj będziemy oceniali ten oto piękny produkt Capcom Home Arcade, czyli próbę przeniesienia z wrażenia z gry na automatach do domu w wersji, normalnie się mówi, że w wersji mini, jak się ma tego typu. Tak. To jest trochę wersja maxi, ale na pierwszy rzut oka wygląda to zdecydowanie lepiej niż na grafikach, które można zobaczyć w internecie. Tak. Mnie jak widziałem pierwsze grafiki, to taki brzyda, strasznie pozaokrąglany, wysoki, a tu się okazuje, że dość taki zgrabny sprzęt. Nie wiem nawet, czy nie za wąski w pewnych momentach. Nie wiem, mi się wydaje, że nie wiem, mi się dobrze w nim grało na dwie osoby, ale rzeczywiście, jak się na zdjęciach go ogląda, to wygląda dosyć przedziwnie. Taki kloc dziwny, tak, powycinany. I kształty dziwne, to w ogóle, no nie wiem, ta dwuwymiarowość zdjęć po prostu nie oddaje tego, że to jest naprawdę ładnie wyglądająca maszynka. Chyba też dużo jest związane z tym, że tu jest taka gruba pleksa czy akryl, który daje naprawdę fajny efekt i chyba ten efekt się po prostu gubi kompletnie na zdjęciach. Możliwe, że tak. On jest taki jakiś płaski i wygląda to na... A może są zdjęcia porozciągane. Ciężko mi powiedzieć, ale jak zobaczyłem go dzisiaj pierwszy raz na żywo, od razu stwierdziłem, że jest dużo ładniejszy niż na zdjęciach. I rzeczywiście jako taki przedmiot kolekcjonerski gdzieś położyć na półce, super. Super. Ale no, jest mini w stosunku do automatu. No, zdecydowanie. Natomiast w stosunku Wagowo również, bardzo lekki. A w stosunku do innej konsoli jak mini, no, zdecydowanie jest duży. Mhm. Fajny jest ten plastik, z którego jest wykonany, bo jest to wykonane z plastiku. Myślałem na początku, że to będzie metalowe, ale jest plastikowe. Ale dzięki temu jest lżejsze, bo ta Pandora, którą kiedyś miałem, to naważy coś 5 kg, jak się ją położy na kolanach. Kolana wolą, a to jest leciutkie. Nie będę tego teraz na ruszał, kolanach, żeby to nie spadło. Nie, to zdecydowanie chyba tylko na tym. Znaczy graliśmy z kumplami siadając na ławie, na tym, na czym się siada? Na wersalce, na sofie, tak, na krześle. Na krześle i na Kładliśmy sobie na kolanach i graliśmy na kolanach w ten sposób. Natomiast po prostu no, czuć ten ciężar, bo tutaj, nie wiem, to ma 2 kilo. Nie ważyłem, ale jest lekki, ale tak to trzymałem na stole, bo to się dobrze na stole trzyma. Chciałem powiedzieć, że ten taki szary plastik jest taki fajny, gumowy. Mhm. I mam nadzieję, że on nie sparcieje. Nie zacznie schodzić. Ale to jest przypadłość, która spotyka takie sprzęty po 30 latach. To nie ma co my jako retrofani to na to sami spotykamy się z takim sparciem plastikogumą. Natomiast tutaj to jeszcze spokojnie przetrwa najbliższe 20 lat, jak będą to kolejni kolekcjonerzy zbierać. Nie będzie trzeba wybielać, bo jest szara, także spoko. Jedynie co to możliwe, że to zżółknieje od UV, chociaż też niekoniecznie, bo chyba nie ma tych plastików. Nie, to jest pleksa taka, nie powinna zżółknąć, a pod spodem jest chroniona już tym, przed promieniowaniem. Dokładnie, raczej to będzie dużo bardziej trwała kolorystycznie od Amik, Atari i tak dalej. Jak tam? Ty jesteś specjalistą od spraw arcade'ów, jak oceniasz? Okej. Okej. Okej, dla mnie fajnie chodzą te gałki, przyciski również. Widać, że one są na mikrostykach, zresztą też można sobie sprawdzić w internecie. To są wszystko sprzęty, nie wiem jakby to nazwać. Części. Akcesoria, części, Sanwa? Sanwa, zaraz sobie sprawdzę. Ale generalnie standardowe, tak? Dobra, to nie są Chińczyki. Sanwa, o. Także teoretycznie jakbyście chcieli na przykład ten sprzęt, który kosztuje ile? 1000 zł. 1000 zł? No teraz widziałem już trochę przeceny, tak? Ale standardowo 1000 można. No to tak, tutaj kupić. Sobie robiłem podliczenia. Same przyciski, to jakieś 150 do 200 zł dla dwóch graczy, plus gałki sprawdzałem za dwie sztuki 250 do 300 zł łącznie. 500 już? To już jest prawie 500 zł. A jeszcze do tego plastik, wewnątrz elektronika, gry. Także no,
No, cena nie jest zła. Te 1000 zł, no cena nie jest zła. No, no, no. Jeżeli chodzi o jakiś, bardziej mi chodzi o sprzętowo, nie? Sprzętowo. Ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Kolekcjonerskie. Chociaż musi kosztować. Musi kosztować. Chociaż rzeczywiście, jak graliśmy w to dłużej, to te przyciski potrafiły trochę przypiszczeć. O, może coś są za dużo farby, albo ale, coś. Ale jak tak teraz klikaliśmy, no, to nie było tego słychać, a po 2 godzinach grania, ale to po prostu może się plastik o plastik, czy jak się coś rozgrzeje, się, trochę się nagrzał, się rozszerzył prawdopodobnie. Natomiast, no, powiem ci tak, to jest rzecz pierwsza z mini konsolek, no, przy której się nie bałem wyżywać i no tak, po prostu grać tak, wiesz, na fulla. Bo jak przedtem miałem Neo Geo kiedyś w ręce, to po prostu miałem stracha, że po prostu... tyk, miałem stracha, że to po prostu wszystko... No i w Neo Geo wszystkie gry masz na 2 graczy i 1 kontroler. I 1 kontroler. No tak, no. Neo Geo z 2 kontrolerem kosztuje mniej więcej tyle, co... No dokładnie. Co tutaj. No jedynie tutaj, no to nie masz ekraniku. Ale akurat nie sądzę, że nie sądzę, żeby ekranik Neo Geo był naprawdę jakimś takim wartością dodaną, no, to w ogóle według mnie to był Neo Geo pomysł. Powinno być, nie wiem, czy tutaj nie widzę czymś teraz takim żadnej... bym powiedział, byłoby fajnie. By było. No, a jeżeli chcieli zrobić taki mini arcade, no to powiedzmy, on powinien być gdzieś takiej szerokości, nie? A on był chyba dużo, dużo mniejszy. No, on był taki malutki, kurde, no, to była taka malutka. A, to jest takie, jak można teraz w Tesco, czy gdzieś tam na stacji benzynowej kupić takie miniaturki tak, z 2 grami. Tak, no, trochę większy od tego. No. O nie, no to powiedzmy dla komfortowej gry, dla jednego gracza to tak, połowa z tego. No to się zgadza. A to było pewnie ciężka. Jeszcze ci powiem, że udało się mojemu jednemu koledze podczas grania odkręcić gałkę, mm-hmm, co wcale nie jest trudne, no, ale to jest akurat plus, bo to jest, oznacza, że można ją wymienić dokładnie, ewentualnie. Dokładnie, albo można samą... O, tutaj się nie odkręca. No bo dokręciłem mocno, aha, wiesz? Jak się wkurzyłem, to ją dokręciłem. Ja w Pandorze miałem to samo. Chwilę pograłem i z automatu dokręcałem. Tak, gałki. Tak, ale to jest... W arcade stickach zwykłych tego nie mam. Ale tutaj możliwe, że to jest kwestia, że się zepsuje, czy coś wykręca. A to jest naturalna sprawa, bo wszystkie te automaty też mają tak samo, że tą gałkę jak się nie dokręci, to ją można czyli odkręcić. W sumie nie wiem, czy powinien to mówić, bo zaczną ludziom gałki odkręcać od automatów. Kropelka. Lokowanie produktu za kropelkę. Sklej, żadna piła, nie rozklej. Dziękuję. No, co to jeszcze sprzętowo tutaj mamy? Z tyłu nie widzicie, ale pokażę wam na zdjęciach. Mamy zasilanie mikro USB 2 ampery, zasilacz jest dołączony do zestawu 2 ampery, więc w przeciwieństwie do innych mini konsolek nie zasilimy z tego z telewizora, a wszystkie inne się dawało tak naprawdę z telewizora zasilić. No ale to większe, potrzebuje więcej prądu. No więcej prądu. To w sumie nie wiem, czy to jest prawda, co ty mówisz, ale no, na coś te 2 ampery schodzą. Jest port USB, taki zwykły, serwisowy, który do niczego nam nie służy w tym momencie. Jest w ogóle, oni milczą media, można powiedzieć. I port HDMI, który w przeciwieństwie do wszystkich innych sprzętów, jakie do tej pory testowałem, i to zauważyliśmy dopiero dzisiaj dokładnie, w muzeum, nadaje 1080p. Czyli stare telewizory HD Ready. Trudno. Będzie się coś rozjeżdżało. Znaczy dało się grać, tylko mieliśmy trochę problemu, żeby ustawić na telewizorze 4:3, później to zmniejszyć, nie wszystkie telewizory to dadzą rady zrobić. My tu mamy w muzeum świetny telewizor CRT HDMI Ready, który generalnie na tych wszystkich mini konsolkach się świetnie sprawdza, bo powiem tak, ja nawet kurde Commodorka podłączałem przez konwerter do AV, bo po prostu te gry wyglądają mi tak lepiej, jak są na CRT-kach, a tutaj niestety trochę nam to obcinało i też się obawiam, że jakbym to podłączył do swojego telewizora starego. Przez powiedzmy 6 lat, który mam w sypialni, to też by mogło obcinać, bo no, 1080. No, a ten w sypialni ma załóżmy tylko max 720. No właśnie to może to... Z jednej strony to tak, jest to nowy sprzęt, więc powinno się podpiąć do nowego sprzętu. Do nowego. Teoretycznie powinien być problem w erze 4K, żeby mieć telewizor, który obsługuje 1080. No niby nie. Z drugiej strony dla fanów retro, którzy mogą mieć same CRT-ki w domu, no to może być problem. Tylko, że fani retro, którzy mają same CRT-ki w domu, raczej tego nie kupią. Ach! Ja nie wiem, mi się wydaje, że ci wszyscy tacy prawdziwi retromaniacy, którzy tylko grają na CRT-kach, tak naprawdę i tak mają uczucie. No niby tak, te rzeczy. No, ale szafy pełne mini konsolek. No tak, może być to jakiś tam drobny problem, więc się może ktoś zdziwić po prostu. Tak, może się ktoś zdziwić i zaskoczyć. Że, dokładnie. Bo te 1080 tak naprawdę to nikomu to szczęście nie jest potrzebne.
pewnie się nie musi skalować, tak? No, pewnie na, chociaż teraz tak telewizory 4K są, ale... Znaczy on i tak skaluje z tej swojej natywnej rozdzielczości gry do 1080. Tak, tak, bo on i tak w ogóle je rozciąga. Tak. Też je rozciąga, są na pełnym ekranie. No, to już taka niestety przypadłość współczesnych tych retro wynalazków, neo-retro wynalazków, że no tej takiej idealnego odwzorowania telewizorze to raczej się nie uzyska. Ale co do właśnie wyświetlania. Bardzo mało opcji wyświetlania obrazu. No tak. Mamy trzy tak naprawdę. Oryginalne, rozciągnięte i... Nie, oryginalne, rozciągnięte i coś tam było trzecie jeszcze, nie? Nawet nie pamiętam co. I dodatkowo każde z tych trzech ma jeszcze takie wygładzenie kolorów, powiedzmy. Tak bym to nazwał. No mało opcji wyświetlenia. Ale powiem ci tak, im bardziej markowy sprzęt, im się więcej ceni tych opcji jest mniej. Ale na przykład chyba NES albo NES Mini miał jeszcze dodanie Scan Mini. Tak, osobno. Jakieś tam osobno, 4x3, tak. Widescreen, coś tam. Ja tam się akurat cieszę, że oni Scan Mini nie dodają, bo to jest... Ja też tego nie lubię, ale są ludzie, którzy lubią, więc pewnie by chcieli. No tak. Więc no tutaj akurat dodawania Scan Mini nie ma. Dla mnie to nie problem, dla kogoś może być. To sobie doda z papieru takie te miniki na ekran. No, tylko to też trzeba zastanowić się, dla kogo ten sprzęt jest przygotowany i prawdopodobnie taki normalny człowiek, który zobaczy to, bo to leży po prostu w MediaMarkcie, się idzie, patrz, o kurczę, zobacz, jak automaty. I przychodzi taki człowiek, bierze to po prostu i się nie zastanawia, czy są Scan Linie, ma Scan Linii. Pewnie nawet tego menu nie dojdzie nigdy. Pewnie nie. Pewnie odpali, zacznie grać. I teraz pytanie, czy będzie grał długo, czy krótko, bo jest tylko 16 gier. Jest 16 gier, ale powiem ci, że wybór tych gier, które są tutaj zamieszczone, szczególnie na dwóch graczy, mi bardzo przypadł do gustu i wydaje mi się, że się tutaj lepiej bawiłem na przykład niż na NES-ie czy SNES-ie. Mhm. Ale to tak naprawdę zależy od człowieka. W Commodorku mamy chyba 60 parę gier, a 90%, no przesadzam, ale 80% z nich jest po prostu taka sobie. No tak. A tutaj jest dobry wybór, co prawda mamy tylko kilka rodzajów tych gier, ale w sumie na automatach tak no właśnie, więcej nie było tych bijatyki rodzajów. Bijatyki tak zwane chodzone, są bijatyki 1x1 i właściwie tyle. No i shootery, Shootery, no i mamy też grę sportową, trzy gry w jednym. No. Właściwie to mamy 16 gier, ale jedna jest trzy w jednej. No tak. Tak, jeszcze jedne puzzle bardzo fajne. Dlatego. No i puzzle są fajne, mnie się one podobają. Nie na darmo są tutaj dwie gałki. Jak się dla jednej osoby bym tego nie kupował. Nie. Jeżeli chcesz grać sam w domu, to nie ma sensu za bardzo. Jeżeli chcesz, to nie wiem, na imprezę się gdzieś zanieść, zagrać ze znajomymi, jak najbardziej zaprosić ludzi, super. Ale brakuje mi co do gier. Brakuje mi na pewno King of the of Dragons, King Knights of the Round. To są dwie bitemapy z CPS. Właśnie. Co to jest? Jeszcze jedna. Skąd są gry? Właśnie, są dwa Capcom zrobił trzy systemy. CPS 1, 2 i 3. Proste. Z czego gier z CPS 1 tutaj są, sobie policzyłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje mi dwóch. King of the Dragons i Knight of the Round. Oba bitemapy chodzone. No, bijatyki chodzone. Później był jeszcze taki CPS Plus, powiedzmy, on się nazywa CPS Dash. I tutaj nie ma na przykład Cadillaców i dinozaurów, co może być dla... Tego, co jest tutaj. Dokładnie. To może być problem dla wielu ludzi, bo jednak Cadillaki, no dobra, one są nudne na dłuższą metę. Ja właśnie nie wiem skąd ta status kultowości, jaki ta gra posiada. No bo były wszędzie, były w każdym pewnie miejscu, gdzie były automaty, były Cadillaki i ładnie wyglądają. No tak, ale można zagrać dokładnie, na dwie osoby, na trzy. Dokładnie tego samego typu gier w tej maszynie jest kilka. No jest, ale Cadillaki u nas są powiedzmy kultowe, więc... Może tego brakować, ale bardziej mi brakuje Punishera, który jest świetnym beatemapem. Tak naprawdę i go uwielbiam, on jest dość krótki, może dlatego. Mogę. Bo Cadillaki, no nie wiem, może Punisher jest za krótki, nie wiem. Tak czy inaczej, następny system był CPS 2, no tutaj już jest tych gier... Mówiłeś, że 40 parę. No, łącznie wyprodukuje 41, natomiast na automacie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.
Czyli główna. Dokładnie, główna część. One są nowsze, bo nawet ten samolocik w przód 1944 to jest z 2000 roku. Tutaj mi trochę brakuje Dungeons & Dragons, też beat'em up, Marvel vs. Capcom to jest też bijatyki 1-1, to jest cała seria. Ale tutaj wiesz co, podejrzewam, no, że wymieniłeś Marvel i wymieniłeś Dungeons & Dragons, czyli prawdopodobnie licencje na, dokładnie, też tak na myślę. Te znaki towarowe. To. Jeszcze były na tym wydane Street Fightery Alpha 1, 2, 3, też i nie ma, jest inny Street Fighter, ale to Alpha były troszkę taką inną jakby linią, inne postaci i tak dalej, mogliby dać. A w ogóle nie ma gier z CPS3, co mnie trochę dziwi. Tylko z drugiej strony na CPS3 wydano tylko 6 gier. No to... Z czego 3 Street Fightery, 2 JoJo, 1 Red Earth i wszystkie bijatyki 1-1. No powiem ci tak, pewnie niektórzy... Brakuje mi Street Fightera 3. Niektórzy pewnie by chcieli, żeby to było 16 Street Fighterów. No, pewnie tak, pewnie. Ale... tak. Z drugiej strony jest 60 ileś gier wydane przez Capcoma na ten system arcade'owy. Tylko że z 60 czy tam 70 gier, 20 to są na przykład Street Fightery albo odmiany, no to... No ale powiem tak, tu jest 16 jest gier, okay. Ja bym... To jest tak, kurczę, jakby było ich 32. Naprawdę... No to by było... To nie jest tak, że tutaj nie ma co zagrać. To by było perfekcyjnie. To by było perfekcyjnie, bo jest 16, niby z każdego rodzaju coś jest, ale no jakby było ich tam jeszcze troszkę więcej. Szczególnie, że się płaci za sprzęt taką. No tak. Tak, szczególnie, że się płaci za sprzęt tysiaka, to fajnie by było, jakby tutaj jeszcze było trochę tych gier więcej, aczkolwiek no, za sam sprzęt się tyle płaci. No tak. Ale jest Wi-Fi. Jest Wi-Fi, właśnie. Można upgrade'ować więc może kiedy zaczną dodawać to. Jest Wi-Fi, można upgrade'ować soft. Chociaż znając Capcom, to może niekoniecznie. Znaczy wiesz co, czytałem, że w pierwszych wersjach w ogóle na Wi-Fi nie chciało się połączyć. Aha, okay. Tutaj bez żadnego problemu się połączyło i ściągnąłem dosłownie mający 2 tygodnie jakiś nowy soft, tylko jakieś drobne bugi są tam tylko poprawione. Na razie to żyje, na razie są aktualizacje. Powiem ci tak, jeszcze do niedawna myślałem, że takie produkty się porzuca. No tak, wyprodukować, sprzedać, tak, zapomnieć, nie? Ale po kurde kazusie tego Retro Games angielskiego i Commodore Mini, gdzie tam produkują, dokładają też gry, to też jest niby firmy angielskiej, przynajmniej, przynajmniej tak pod spodem jest napisane, że tak. Designed in UK. Także może rzeczywiście nie zapomną o tym i coś tam za jakiś czas coś dodadzą. Coś dodadzą. Byłoby naprawdę fajnie. Bo... No bo na dłuższą metę, na ile taka gra zajmuje kilka mega przez Wi-Fi, to szybko się ściągnie z patchem. Byłoby okej. Okay. No, że chyba planują wydać Capcom 2 Arcade Stick, Home Edition, coś tam, no to wtedy... Albo się okaże, że tutaj, kurczę, dołożą możliwość odczytywania i sprzedawać jakieś USB-ki osobno. Albo tak, no Capcom niestety, jak wydaje na przykład Street Fightery, które dzisiaj wymieniliśmy kilka razy, to oni lubią wydawać Street Fightera w 10 wersjach na przykład. Każda osobno? Tak. Przy tych najnowszych to jest tak, że masz teraz w Street Fighterze 5 chyba 4 sezon paki. Z postaciami. Najpierw wyszła podstawowa wersja Street Fighter 5, później sezon paki, później z drugim sezon pakiem chyba wyszła jakaś tam arcade, wersja Street Fighter 5 arcade, teraz wyszła Ultimate i tak dalej. No to jest ten taki przypadek, że ktoś podliczył, że trzeba wydać tam 1000 zł, żeby to wszystkie postacie odblokować na Steamie, coś takiego? No, to nie jest 1000, ale tak z 500 pewnie spokojnie trzeba wydać. No ale tutaj może, tutaj właśnie, znaczy ten produkt... Dlatego się obawiam, że Capcom może niekoniecznie wydawać gier. To jest może na szczęście licencjonowany produkt Koch Media, więc może oni tam jakoś tam trochę inne podejście mają. Ale to tak, bo to jest jeszcze inna sprawa. No. Tak, bo to nie jest to oryginalny produkt, znaczy nie jest to oryginalny produkt, ale po prostu na licencji Capcomu. Że nie Capcom produkuje. Nie Capcom to produkuje, nawet on tego nie projektował, więc może miejmy nadzieję, że tutaj coś się więcej pojawi. Byłem przekonany, szczerze byłem przekonany, że to można podłączyć do peceta jako arcade sticka. No tak. Bo zobaczyłem, że jest kurde dodatkowy port USB i byłem przekonany. Nawet chyba cię o to pytałem, czy można. Tak, nie? I byłem święcie przekonany, że to można podłączyć do peceta. Jakby to się dało podłączyć do peceta jako arcade sticka, to właściwie już kurczę nam się zwraca cena tego produktu jako cena po prostu... Tak. Urządzenia tego, tak? Kontrolera. Dokładnie. Możesz sobie pójść, podpiąć do telewizora, zagrać, albo podpinasz do komputera, ze Steama grasz w tego Street Fightera na Capcom. Ale się niestety okazuje, że się tego, że się tego nie da zrobić. Miałem tylko nadzieję, że po prostu w pewnym momencie się przełamie ta firma i zrobią update, który będzie umożliwiał podłączenie tego jako arcade sticka. Bo to by było po prostu, no to byłoby oczywiste po prostu. Tak, to zgadza się. Nawet, no...
byłoby po prostu oczywiste. To dodawałoby tak z dwa punkty w skali 1 do 10, nie? No. Coś takiego, zgadza się. Bo wtedy w ogóle nie trzeba byłoby rozmawiać na temat tego, że gier jakich brakuje. No, bo można grać we wszystko, co się ma. Może kurde, może kiedyś, no miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Tym bardziej, że on jest bardzo zgrabny i fajnie tak, wygląda. Tak, to jest coś na nim dobrze, wygodnie gra. Tak, to jest w ogóle dziwne, bo on wygląda dziwnie, ale tego się totalnie nie odczuwa podczas grania. Podczas grania to kompletnie, że tam są takie jakieś tam lekkie tutaj zaokrąglenia, napis kapką. Tego totalnie się nie czuję. Bardzo fajnie to się na tym gra. Dokładnie. Jestem aż zaskoczony właśnie, że z tak dziwnym kształtem się jest to ergonomiczne. Podsumowanko? No, chyba tak. No, jak dla mnie, gdyby dali więcej gier, byłoby 10 na 10 plus właśnie to podpięcie do peceta. Wtedy 10 na 10. Ciężko mi teraz oceniać. Ogólnie pewnie dla kolekcjonerów super, dla graczy, którzy uwielbiają gry Capcom z automatów też super. Dla jakiegoś takiego, nie wiem, kogoś kto wchodzi do sklepu, chce kupić jakiś prezent. Ciężko powiedzieć. Ale raczej warty swojej ceny. Ja myślę, że jest warty swojej ceny i duży plus to jest dobór gier, które naprawdę da się grać, więc się człowiek nie zdenerwuje, że wydał dużą ilość pieniędzy, a na końcu... Pod warunkiem, że ma z kim grać. Pod warunkiem tak, pod warunkiem, że ma z kim grać. A właśnie. Poziomy trudności się nie da ustawiać. A, to mówiłeś, tak. Ale to jest bardziej na jedną osobę. Dlatego właśnie lepiej grać w dwie. Tak, lepiej grać w dwie, bo nie ma ustawień poziomów trudności. Coś, co w automatach było ukryte z tyłu albo tam na dole, trzeba było otwierać śrubę tym kluczykiem i zmieniać ustawienia. Tutaj prawdopodobnie są ustawienia średnie. Tak. Nie wiadomo jakie. Tak naprawdę, ale raczej nie za łatwe. Nie za łatwe, bo się gra trudno w jedną osobę, ale na dwie jak najbardziej. No to co? To wszystko. Zajrzyjcie na kanał Sulika. Sulik jest specjalistą między innymi od bijatyk. Bardzo lubi tego rodzaju gry, ale nie tylko. A my mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Borg i Sulik. I Retrogradia.